samochody, tylko chowała ta sąsiadka poczętego, tak wiele osób podjęło. Miejmy świadomość, że ta dziesiątka wręcza świętego, to także i w tych intencjach, właśnie w intencjach tego, co się dzieje wokół tej ustawy, kto nie podjął uchwały do 30 osób, październiku 1984 roku został uprowadzony i zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Komisja Oscarowa wybrała film Pokot w reżyserii Agnieszki Holland na polskiego kandydata do Oscara w kategorii Najlepszy film nieanglojęzyczny. O wyborze poinformował na swojej stronie Polski Instytut Sztuki Filmowej. Po długich dyskusjach komisja uznała, że to Pokot będzie w tym roku najlepiej reprezentował polską kinematografię w trudnej rywalizacji oscarowej. Rozważaliśmy kilka tytułów i w naszej ocenie film Agnieszki Holland ma najwięcej atutów, które mogą pomóc mu w kampanii promocyjnej i w konsekwencji zwiększyć szanse na uzyskanie nominacji do Oscara, powiedział szef komisji Paweł Pawlikowski. Światowa premiera Pokotu odbyła się na 67. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Obraz Agnieszki Holland był prezentowany w konkursie głównym i otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia, nagrodę przyznawaną filmom fabularnym, wyznaczając nowe perspektywy w sztuce filmowej. Przenosimy się za granicę. Huragan Irma przechodzi obok północnego wybrzeża Kuby, niosąc ze sobą niszczycielski wiatr i falę powodziową. Meteorolodzy korygują prognozę dzisiejszej trasy huraganu. Prawdopodobnie ominie on Miami, ale przejdzie w rejony Tampy. Sytuację na Florydzie monitorują nie tylko władze lokalne, ale również prezydent Donald Trump. Donald Trump przebywa w prezydenckim ośrodku wypoczynku Washingtonem Camp David. Tam odbędzie się posiedzenie pełnego składu jego gabinetu. Podczas spotkania będą omawiane tegoroczne priorytety rządu Stanów Zjednoczonych. Prezydent weźmie jednak udział w serii briefingów poświęconych przygotowaniom do uderzenia Irmy. Rząd blisko współpracuje z lokalnymi i stanowymi partnerami, by uchronić życie, ocalić rodziny i pomóc potrzebującym. Ten sztorm ma absolutnie historyczne, niszczycielskie potencjale. Mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, apelując do mieszkańców Florydy, by podporządkowali się zaleceniom dotyczącym ewakuacji. Irma jest w tej chwili huraganem czwartej kategorii z wiatrem o prędkości do 215 km na godzinę. W niedzielę jej skutki odczują mieszkańcy Naples, Fort Myers i innych miejscowości Florydy, położonych u wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Do 3-milionowej aglomeracji Tampy Irma dotrze w poniedziałek rano, choć jej siła powinna nieznacznie osłabnąć. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Ryby niemal w każdej postaci, smażone, wędzone czy w zalewie, królują w ogrodach klasztoru wigierskiego. Tam trwa tradycyjne już święto sieli. Odwiedzający stoiska mogą między innymi zobaczyć, jak powstaje sękacz, zaopatrzyć się w domowe chleby, sery czy przetwory, ale przede wszystkim spróbować zupy rybnej i poznać smaki ryb z tutejszych jezior. Co to jest na temat? Bardzo lubię ryby. I teraz będą te rzutki żółtka smażona siela po becie. Zarówno ryby i smażone, i wędzone są przepyszne, przede wszystkim zdrowe, szczególnie z naszych tutaj jezior, które są u nas na Suchożczyźnie. Także gorąco wszystkich zapraszam i polecam, bo uważam, że to jest najzdrowsze jedzenie, jakie możemy tutaj zaserwować komukolwiek. Będzie dobre, bo przylawa wigierska jest, sieje, jest z Wigier, węgorz. Tak, staramy się, mamy tutaj też przy domu taką swoją smażalnię, wędzarnię. Przyjeżdżają turyści z różnych krańców, ale chcą spróbować właśnie naszej ryby tutaj stąd, z tych naszych jezior. Po imprezie towarzyszą występy lokalnych kapel oraz boga wędki na temat gwary Suwalszczyzny, a także konkursy i zabawy dla najmłodszych. Czas na prognozę pogody. W Warszawie za oknem nadal piękna pogoda, jest słonecznie i ciepło. Tak też jest w większości regionów. Więcej chmur na zachodzie kraju, tam możliwe są burze i deszcz. Temperatura od 19 stopni w zachodniopomorskim do 20 na wybrzeżu, 25 na Mazowszu, Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. W nocy na wschodzie może miejscami popadać, a reszta kraju pozostanie sucha. Temperatura minimalna od 10 do 15 stopni, miejscami na wschodzie 16 stopni Celsjusza. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 18 przed mikrofonem Łukasz Sobolewski. Kołonem się nisko. Tę godzinę niemal w całości oddamy kulturze. Za nami ogólna polska premiera spektaklu Kłamstwo Floriana Zellera, który odbyło się wczoraj w Nowym Sączu. Przedstawienie jest intelektualną rozgrywką między dwiema zakłamanymi parami. Jedną z par gra Piotr Szwedes i Joanna Liszowska. Wybór sztuki nie jest przypadkowy, mówi reżyser przedstawienia Wojciech Malejkat.
Ja już zrobiłem tegoż samego autora przedstawienie pod tytułem Prawda i przede wszystkim no, chciałem zrobić dublet, wszystko oprawdzie to i okłamstwie. Natomiast i w prawdzie, i w kłamstwie doskonale widać, jest jesteśmy łatwi, kiedy przychodzi manipulacja, kiedy przychodzi człowiek, który chce stworzyć inną rzeczywistość i my się jej naprawdę przez łatwowierność, ale i przez cynizm, przez przebiegłość dajemy w to wplątać. To ta kobieta przeprowadza pewien plan, oczywiście to jest spowodowane różnego rodzaju sytuacjami, emocjami oczywiście, stąd ten plan gdzieś tam rodzi się w głowie i ona po prostu dla siebie tylko, sobie tylko znanymi środkami kobiecymi chce osiągnąć jakiś cel, chce się czegoś dowiedzieć, chce się zemścić, tutaj możemy mówić absolutnie o zemście. Tak jak rzucił dokładnie, żona przeprowadzając ten, nie wiem, atak, śledztwo, taktykę wprowadzała jakby w plan, to gdzieś tam się spotyka raptem z oddźwiękiem ze strony tego męża, który się okazuje, no nie wcale tak samo, że tak powiem, niewinny, jak by się wydawało. Czyli wracamy do życia. W życiu bywa różnie i w związku z tym raptem dowiadujemy się wielu rzeczy. My mamy coś tam za uszami, to się, że druga osoba też. Przepraszam, moja wina! No dobra, odrzucenie. Nie, no nie znasz. Należy ocenić bardzo pozytywnie, wskazuje wiceminister sprawiedliwości teraz na głęboką reformę wymiaru sprawiedliwości. Można zobaczyć też m.in. Sobora Czarnotę, Mikołaja Roznerskiego, Adriannę Kacko, czy Izabelę Kunę. Przedstawienie będzie powtórzone w Nowym Soczu jeszcze dziś i jutro. Mają tematem tym zainteresowała się Monika Chrobak. Reforma wymiaru sprawiedliwości była też jednym z tematów wczorajszego spotkania prezydenta z prezesem PiS. W czasie rozmowy Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński poruszyli najistotniejsze bieżące kwestie polityczne. Wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Wójcik podkreśla, to była dobra rozmowa. Przygotowali m.in. jest dyskusja tylko na temat kształtu wymiaru sprawiedliwości, jak ten wymiar sprawiedliwości powinien być skonstruowany. Natomiast czekamy na konkretne propozycje, które zapewne niebawem się pojawią. Nie mam
Polskiego Radia 24 Olga Bubiec. Rozmowy, 25 europejskiej była bardzo dobra. To jest sygnał do tego, że niedługo usiądziemy nad reformą wymiaru sprawiedliwości. Zobaczymy, w jakim kształcie ten proces został przedstawiony. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński wskazał, że Andrzej Duda chce pokazać jak najszersze poparcie dla tych postaw w parlamencie. Prezydent miał też powiedzieć w rozmowie z prezesem PiS, że jest zwolennikiem prawdziwej reformy sądownictwa i liczy, że jego projekty będą poparte w Sejmie. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska. Zewnętrzne podmioty głównie niemieckie przejmują szpitalne laboratoria. Do firm zewnętrznych trafia już co czwarte laboratorium diagnostyczne. O sprawie napisał nasz dziennik. Ma to negatywne skutki dla poziomu ochrony zdrowia pacjentów. Proces zlecania zewnętrznym firmom usług świadczonych przez laboratoria rozpoczął się kilka lat temu. Świat zauważa gazeta, dzieje się to na masową skalę. Wiele próbek do analizy przewożonych jest po całej Polsce, które wysyłane są do laboratorium w Berlinie. Doktor nauk medycznych Elżbieta Kułacz, prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, alarmuje, że szpitale m.in. nie sprawdzają jakości pracy zewnętrznego laboratorium. Niestety często ten proceder ma negatywne skutki dla zdrowia pacjenta. W trakcie europejskiej dziedzictwa będzie można odwiedzić też miejsca, które na co dzień nie są otwarte dla zwiedzających. Tak, to rzeczywiście był taki pierwszy pomysł sytuacji, kiedy pani preza narodziła się w Europie Zachodniej po raz pierwszy we Francji, gdzie ta struktura własnościowo-obywatelskich jest trochę inna niż u nas, pracy wielowiecowe, tylko wyżej niż tam w rekordach. Rzeczywiście na co dzień nie są niedostępne. Natomiast niezależnie od tego, że wartości wynikające badania kontrolne, które uwiarygodnią, czy ten wynik rzeczywisty jest tak krytyczny, czy nie, czy może nastąpił jakiś błąd przed analitycznym. W tym momencie znowu przedłuża to czas pobytu pacjenta w szpitalu. Kolejną rzeczą jest to, że to zwiększa koszty dla nas. Już ponad 24,5% laboratoriów szpitalnych w Polsce wykupiły zewnętrzne podmioty, w 90% niemieckie. Zagraniczne firmy kontrolują połowę laboratoriów analitycznych wykonujących standardowe badania zlecone w przychodniach. Na placu Delfinarium w Warszawie trwają targi zdrowej żywności. Wydarzeniu towarzyszy konferencja pod tytułem Żywność darem dla życia i zdrowia w świetle zagrożeń od GMO. Naukowe spotkanie otworzył profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Profesor środowiska podkreślił, że Polska to unikat pod względem możliwości produkcji żywności o najwyższej jakości. Dzięki temu, że zachowaliśmy polski model intensywnego rolnictwa, jak również też polski model leśnictwa, Polska objawia się krajem, który ten ponad 1200 wydarzeń w całej Polsce. A co moglibyśmy szczególnie polecić do zobaczenia w trakcie dziedzictwa? Kilka przykładów z tego 1300. Gotowy ku temu, żeby produkować żywność o najwyższej jakości. Żeby pokazać różnorodność. To jest zasługa polskiej kultury. Współczucia ze środowiska. Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, w swoim wystąpieniu odnosząc się do kwestii Puszczy Białowieskiej, powiedział, że dziś ponownie cierpimy na deficyt wolności. W najbliższy poniedziałek Unijny Trybunał Sprawiedliwości zajmie się sprawą wycinki sanitarnej w Puszczy. Działania są podejmowane w związku z wystąpieniem kornika. Tematem przewodnim jest walka o wolność w Polsce. Wokół którego całe to wydarzenie będzie się kręcić, to jest wszystkie tradycje, zwyczaje związane z prawdą, ale także produkcją z włókien lnianych materiału. Będzie okazja zobaczyć, jak te tradycje niematerialnego były właśnie związane z najpierw poprawą, a potem produkcją. Będzie można zobaczyć także różne zabytki kultury ludowej, maszyny rolnicze, narzędzia właśnie służące do produkcji mleka. I jeszcze jedno wydarzenie, o którym też chciałbym tutaj opowiedzieć, to jest wydarzenie pokazujące, w jaki sposób też trudna historia znajduje swoje miejsce w najdzielszym krajobrazie. Chodzi o wydarzenia organizowane przez Muzeum na Majdanku. EDD to przede wszystkim oczywiście dobre spędzenie czasu wspólnie z rodzinami, ale taki pożyteczny organizatorami sposób, wydarzenia są m.in. Ministerstwo Środowiska, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Lasy Państwowe. Recenzja spotkania na antenie telewizji trwa. Już 16 tysięcy osób z całej Polski zaangażowało się w program niesienia pomocy Syryjczykom Rodzina Rodzinie. Organizatorem akcji jest
Caritas Polska, pomoc trafiając do 4700 rodzin, to aż 24 tysiące osób, które pozostały w swoich częściach. Akcja Rodzina Rodzina polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych. Rozprowadź kulturalny. Przez osoby indywidualne, rodziny czy firmy. Pieniądze zebrane w ramach akcji są przeznaczane na najpotrzebniejsze rzeczy. Dzięki tym środkom rodziny mogą opłacać prąd, wodę czy podstawowe wyżywienie. Ksiądz Marcin Francji, czyli o sprawie owianej powiedział, że taką opiekę. Ale czy z tej legendy coś jeszcze pozostało? Czy ta legenda jest właśnie tylko legendą, wspomnieniem dawnych czasów, napoły mitycznych, napoły prawdziwe? Czy w dzisiejszym życiu intelektualistów francuskich dzieje się coś ciekawego? Czy francuscy intelektualiści dzisiaj ulegają wyłącznie modom? Czy życie kulturalne Francji, szeroko pojęte, także to artystyczne, może być dla nas inspirujące? Czy Francuzi mają nam coś do powiedzenia? O tym będę rozmawiał z panem Marcinem Darmasem z Uniwersytetu Warszawskiego, romanistą i współautorem książki Jarzmo Wielkości Francji. Ta książka ma także drugiego autora, Agatona Kozińskiego. Powiedzieć autora, to powiedzieć mało, ponieważ ta książka jest przede wszystkim zbiorem rozmów z francuskimi intelektualistami. Właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Najpierw chciałem zapytać, skąd się zrodził pomysł na to, żeby takim szerokim panoramicznym spojrzeniem objąć te sylwetki, przeprowadzić rozmowy z ludźmi, którzy dzisiaj mają w Francji coś do powiedzenia. Trzeba byłoby się ślepił. Powód to wzrost cen ropy na światowych rynkach, za który odpowiada seria huraganów nad centrami wydobycia w Stanach Zjednoczonych. To niekoniecznie dobre wiadomości z Francji. Mam oczywiście na myśli ataki terrorystyczne, mam oczywiście na myśli bardzo ciekawą kampanię prezydencką. I stwierdziliśmy, właśnie zaciekawieni tą sytuacją we Francji, z Agatonem Kozińskim, że będziemy rozmawiać z francuskimi intelektualistami. Będziemy rozmawiać z francuskimi intelektualistami, ale nie z takimi z pierwszych gazet francuskiego establishmentu, francuskich gazet, francuskich periodyków, bo tutaj musielibyśmy rozmawiać z Michelem Houellebecquem, musielibyśmy rozmawiać z Finkielkrautem czy z Michelem Onfrayem. Stwierdziliśmy, że będziemy rozmawiać z intelektualistami poważnymi z tej starej akademii francuskiej, z tej starej francuskiej myśli kulturowej, kulturalnej, socjologicznej, oczywiście politologicznej. I wybór był, że tak powiem, no nieoczywisty, taki dogmat nieoczywistości, jeśli mogę go tak nazwać, bo te nazwiska, chociaż we Francji są dosyć dobrze znane, w Polsce są moim zdaniem zupełnie nieznane, oprócz może Chantal Delsol, która ma swoją małą karierę tutaj w Polsce ze względu na współpracę z Tischnerem, ze względu na jej książki o subsydiarności, dzisiaj w Polsce byśmy powiedzieli o solidarności. Więc oprócz Delsol sądzę, że te nazwiska są w Polsce nieznane, a szkoda, bo mówią zupełnie nieoczywiste rzeczy na temat Francji, łamiące te polskie stereotypy o właśnie takim zaczadzeniu lewicowym francuskim, czy o właśnie słyszałem zaczadzeniu lewicowym, dobrze, dobrze. Na pewno tam jest we Francji, proszę państwa, na pewno jest zaczadzenie lewicowe, na pewno tak jest. Ciekawe dla mnie i dla... Dobra, radio, dobrze mówimy. To zaznaczyli w tej przedmowie. To jest fakt, że tak dobre są i trafne diagnozy tych intelektualistów współczesnej Francji, czy dekadenckiej Francji, albo używając tytułu książki Zemura, melancholijnej Francji. Francji, która coraz bardziej tęskni za wielką Francją. Stąd właśnie tytuł Jarzmo Wielkości Francji. Bo to się staje jarzmo. Tak? No właśnie, proszę wytłumaczyć się z tego tytułu, bo on jest jakoś paradoksalny, być może ironiczny. Jarzmo wielkości, to wielkość jest oczywiście zobowiązaniem, to pewnie rozumiemy, ale tutaj pojawia się słowo, które raczej konotuje jakiś rodzaj ciężaru, czegoś negatywnego. Dlaczego? No, Francja staje się pomalutku krajem różnego rodzaju paradoksów, ale może będzie okazja, żeby dłużej o tym i dlatego taka rozmawiać. Kara spotkała, widzisz, jakie tam to wybuchy. Sam odpowiedzialny za tytuł tej książki, to bym niech lepiej pilnują tych elektrowni atomowych, bo Janek Witek zawsze, no Janek Witek, wielki ekonomista, zawsze mówił, że Francja jak Ameryka bardzo odważna zbudowała naście elektrowni atomowych i teraz nie pilnuje tych elektrowni. Francja
już nie ma tego potencjału ekonomicznego, jakie miała. Bo to jest też w naszym interesie. No może już nie ma interesu, się kiedyś psuje. Że Francja dzisiaj dalej jest potęgą imperialną i potęgą ekonomiczną i może dyktować innym krajom w Unii Europejskiej, co powinni robić, a czego nie powinni robić. I stawia się w roli takiego belfra, który rozdaje dobre punkty i złe punkty swoim uczniom. Jest coś takiego jak takie brzemię wielkości, tak? O człowieku, który zapomniał, że już sytuacja nie jest tak wesoła, mamata, jaka była kiedyś. Francja już nie jest potęgą kolonialną. A była, nakradła. Anglia też, nakradła. A teraz jej źle jest. Sobie jakiś duży wyrzut sumienia. A może ta Anglia jest bogata, ale to udaje biedaczkę, żebraczkę, że nie jest w stanie nakarmić Marty Boros. Znaczy, Francja zapomniała o tym, że Marta dowoz nie chciała jechać. Tak, stąd to jarzmo. Marta Wróblewska? Tym bardziej nie. Bo jest anglanerce miasto. Na swoich plecach. To chyba jeden sens tego tytułu, ale drugi, o którym myślałem ja, wczytując się w tę książkę, to jakaś konieczność, nieuchronność mierzenia się z rzeczywiście wielkim dziedzictwem. Jak to dzisiaj wychodzi Francji? No średnio Francji wychodzi mierzenie się z tą wielkością, bo Francja ma dużo na sumieniu. I to w wielu względach. Widzisz, morderstw. Na wielu płaszczyznach. Złodziejstw. Oczywiście jest mordowania murzynów. Robienia z murzynów. Gdyby dzisiaj zapytać sefardyjskich Żydów, czy cieszą się z tego, że Algieria jest wolna, powiedzieliby oczywiście nie. Dlatego, że Algeria pod butem francuskim rozwijała szkolnictwo, rozwijała się ekonomicznie, rozwijała się kulturalnie, a dzisiaj jest to zupełna zapaść. Jest coś w rodzaju nostalgii za Algerią, czy jest coś w rodzaju nostalgii za posiadłościami kolonialnymi w Afryce. A co z tym wspaniałym dziedzictwem kulturalnym? Przecież od co najmniej XVIII wieku, ale tak naprawdę XVII, francuska kultura promieniowała na wszystkie dwory i ośrodki kulturalne Europy, ale także nowego świata. Wiemy, jak bardzo ważny był dla Europy francuski wiek oświecenia, jak istotny był romantyzm francuski, jak bardzo ważne były nazwiska poetów, którzy działali w okresie pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową, a jeszcze wcześniej Belle Époque. Ta francuska nazwa przecież nie jest przypadkowa, bo to była także epoka jakoś zdominowana przez francuskie życie intelektualne. Po wojnie z kolei mieliśmy okres, można powiedzieć, fascynacji egzystencjalizmem, psychoanalizą, tym, co przychodziło, chociaż nie zawsze było pochodzenia francuskiego, ale znakomicie się we Francji odnalazło i także było inspirowane przez francuskich intelektualistów, rozwijane przez nich takie prądy i mody intelektualne, które także promieniowały na całą Europę i cały świat zachodni, ale także na trzeci świat, bo w końcu nierzadko było tak, że elity postkolonialne tych narodów, które się wyswobadzały z panowania europejskiego, kształciły się wcześniej we Francji, prawda? Oczywiście, że tak. To się niewątpliwie skończyło, tak? Ja mam w głowie ten tytuł Europa kiedyś mówiła po francusku. To jest jak najbardziej wymowne, kiedy przed 1989 roku warszawiak szukał jakiegoś okienka wolności, to znajdywał je w Instytucie Francuskim, gdzie można było czytać francuskie periodyki, L'Esprit, Le Commentaire, czytać francuskie książki. Wówczas jeszcze dobrze wykształcony, czy nawet średnio wykształcony warszawiak potrafił mówić po francusku. Dzisiaj można szukać i trudno będzie go znaleźć. To się już skończyło, dlatego że Francja sama przestała siebie lubić. To jest taki syndrom, który opisuje brak, że Francja popadła w taki perwersyjny konfesjonał, który uniemożliwia jej otworzenie takich sił intelektualnych i witalnych, takie jakie były kiedyś. Ten duch wolności francuskiej się skończył poprzez poprawność polityczną, duch o której mówi brak w tym wywiadzie.
że to jest taki... Z pewnością jeszcze będziemy mówić głębiej, zanim przejdziemy do rozważania samej treści wywiadów, tego, co który intelektualista ma do powiedzenia. Chciałbym zapytać jeszcze o nazwiska, bo wspomniał pan na początku o tym, że są to nazwiska być może nie najbardziej znane w Polsce, nie czołowe, nietłumaczone, a jednak ważne i poważne, wspomniał pan. Więc o kogo tutaj chodzi? Kogo pan wybrałby pan jako... Pan ma książkę przed sobą. Jako pan, tych, którzy są w tej książce najistotniejsi z pańskiego punktu widzenia. Ma pan tą przewagę nade mną, że ma pan książkę przed sobą. Z tego, co ja pamiętam, to jest tam dosyć długa lista. Gdybym miał wyróżnić, ale nie chciałbym właśnie nikogo wyróżniać, to na pewno Pascal Bruckner, który jest nieznany w Polsce, nieoczywisty myśliciel francuski i gdzieś tam również gwiazda świata medialnego francuskiego, który mówi rzeczy zupełnie nieoczywiste na temat islamu i powinności islamu w dzisiejszej Francji. Oczywiście Remy Braque, tłumaczony na język polski, bardziej paradoksalnie chyba znany w Polsce niż znany we Francji dzięki wspaniałej pracy teologii politycznej, która tłumaczy Remiego Braga, filozof religii, człowiek, który mówi po arabsku, który czyta arabski w oryginale, który ma bardzo dużo ciekawych przemyśli zarówno o przeszłości, jak i o teraźniejszości, bo pisze taką dużą trylogię na temat współczesności obecnie. Oczywiście Chantal Delsol, o której mówiliśmy na samym początku, ale też nieoczywiste takie nazwiska jak Dominique Voltun. Dominique Voltun, tak dla anegdoty, za niedługo, za parę tygodni albo za miesiąc lub dwa zostanie wydany jego wywiad rzeka z papieżem Franciszkiem. On to nie jest pierwszyzna, jeśli chodzi o długie wywiady Voltona. Volton rozmawiał z kardynałem Lustiger w latach 80. Specjalista od komunikacji. Też dosyć ciekawa osoba, która jest przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Frankofońskiego. A o tym, z kim panowie rozmawiali we Francji i kogo dzisiaj warto we Francji słuchać, już za chwilę. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Reklama. Zależy mi na tym, żeby moja Julka dobrze się odżywiała. Dlatego zapisałam ją do przedszkola, w którym podawane są zdrowe i wartościowe posiłki. Niestety, Julka należy do tej grupy dzieci, które bardzo trudno namówić do jedzenia. Rodzice innych niejadków polecili syrop Appetizer Junior. Appetizer jest bardzo smaczny i skuteczny. Suplement diety Appetizer Junior zawiera ekstrakt z owoców kopru, wspomagający apetyt. I teraz Julka zjada w przedszkolu wszystko z apetytem. Appetizer. Będzie Jadek zjadł obiadek. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych zaprasza na piknik powstańczy. W programie m.in. gra miejska, koncerty, konkursy, wspaniała atmosfera, mnóstwo ciekawych spotkań. Zagra Arka Nowego, a główną atrakcją będzie koncert zespołu Lux Torpeda. Do zobaczenia 10 września od godziny 10 na skwerze Dywizji Pancernej Wojska Polskiego w Warszawie. Organizator Fundacja Reduta PWPW. Sponsor główny Grupa Energa. Patroni medialni Polskie Radio oraz TVP3 Warszawa. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa lecznicza zarówno w